tutaj widać, nie? Że jest taki bardziej agresywny w tym Dark Horse'ie. Mustang GT? A dlaczego nie Dark Horse? A, bo tu jest... To ten Dark Horse jest starszy od tego? Czemu on jest niżej w hierarchii? O, i tak wygląda. No właściwie czym on będzie się różnił od zwykłego Mustanga? Zawieszeniem. Tutaj jakimiś ulepszeniami pewnie w silniku, ale potężny orzech pod maską. Fajnie to wygląda, bardzo fajnie to wygląda. Ajajaj. W ogóle zamknijmy tą maskę na chwilę. Zamknijmy maskę, o. Nie no, dobrze wygląda, fajnie. Tutaj te lampy z tyłu takie... dziwnie to zrobili, nie? Inaczej. Ale spoko ogólnie. Żadna hybryda, żadnych takich elektrycznych gówien. Tutaj mamy tylko i wyłącznie spalinowy silnik. Bardzo fajnie. Czysta przyjemność jeździć takim autem. Tylko czemu mamy ten ogromny taki tablet tutaj w środku? Powiecie mi to? Ogromny! Ciekawe jak się będzie podświetlał. Czekaj, no przecież był ten Mustang, nie zwróciłem na to uwagę? Także tutaj najbardziej interesuje nas prowadzenie w stosunku do tego zwykłego Mustanga i tym one mogą się różnić. Zobaczmy jak to jeździ. Dosyć wysoko jest w klasie. Ja bym zrobił czarną wersję tego pojazdu. Czarna wersja, wszystko czarne. Nawet jak wsiadasz do niego, to masz czarne myśli od razu. I czarny humor. Wszystko czarne w tym aucie, bo teraz jest taki wesoły, niebieskawy jakby, nie? A tak to, zobacz, wyjeżdżamy sobie na noc, jest ciemno. Dźwięk chyba mocno się nie zmienił, nie? Wyciszmy muzykę na chwilę. Tutaj widać, nie? Że jest taki bardziej agresywny w tym Dark Horse'ie. Tak wygląda, jakby ta klapa była też. Chociaż nie, bo może się tu detale nie doczytały dobrze tego samochodu. Na pewno inny jest spoiler. Chyba też inny dyfuzor. Albo może nie tyle dyfuzor, co inne końcówki wydechowe, nie? W tym takim zwykłym Mustangu końcówki wydechowe są mniejsze. Więc samochód powinien też może trochę inaczej brzmieć, nie? Dobra, tu mamy emblemat. A tu mamy inny emblemat już na przykład. Tu mamy 5.0 emblemat. A tu mamy takie coś, czarny koń emblemat. Na masce mamy bardzo podobne wloty, ale już Dark Horse ma jakiś taki splitter większy. I powinien mieć też większe wloty powietrza według specyfikacji i chyba ma, tylko one wyglądają w ogóle na ślepe, nie? Chyba, że tam od razu jest za tym jakaś chłodnica albo coś. No faktycznie, cały ten przód, ale to też jest... Też dużo tego powietrza pływa. Nie wiem, czy aż tak się różnią te samochody. Jak myślicie? To są takie detale, nie? Takie hamulce, tu mamy takie hamulce. Ja też mam fabrykę. Mamy Brembo. I tu chyba mamy w środku fotele inne. Tamte są takie bardziej do jazdy rekreacyjnej. Nie wiem, czy tu będzie widać te detale, bo w trybie zdjęciowym i ogólnie jest tak, że chłopie, masz tą samą laskę co ja. Dobrze, że kask mam założony, to nie wygląda podobnie. Tutaj mamy tak, że te samochody postaci, czy w ogóle innych graczy są gorszej jakości. Dużo gorszej. Więc ciężko będzie tak dokładnie pokazać. Mamy maksymalne ustawienie graficzne, a i tak tego nie zobaczymy. Czyli na drift go zrobić, zaraz zrobimy. W sumie fajnie to wygląda. Można od razu cyknąć zdjęcie, nie? Mało, to jest trochę tych różnic. To przede wszystkim też moc, gdzieś tam w jakiejś zmiany w zawieszeniu. No i ten ogromny tablet. Ciekawe, czy to podczas jazdy faktycznie jakoś tam przeszkadza. Właściwie to chyba nie jest taka tafla ekranu przez cały ten, powiedzmy, panel, tylko... Podzielone to jest na dwa ekrany, tutaj ten infotainment i za kierownicą tam rzeczy, które się wyświetlają, te zegary. W rzeczywistości układ tych zegarów tutaj za kierownicą można sobie zmieniać, nie musi być wygląd akurat taki, tam chyba jest parę różnych możliwości, które możesz sobie wybrać. Więc to nie musi być tak,
ale tu jest w grze zrobione tak. I co tu jeszcze ciekawego w tym Mustangu? No chyba tyle, no. Mustang jak Mustang. Tanie młodzieżowe auto. To jest wersja Dark Horse, więc pewnie będzie o 100 tysięcy złotych droższa od zwykłej i miała... ile? 60 koni więcej? Nie, czekaj, ten ma 500, zwykły Mustang 450 czy 420 ma koni? Ten najnowszy. A, to jest skrzynia manualna, okej. Okay. I szóstka, taki nadbieg, nie? No. I tak to sobie wygląda. Co powiecie o tym Mustangu? Warto go zdobywać, czy te inne samochody ciekawsze? Ja czekam na Taycana Cross Turismo, bo to będzie bardzo fajne auto zlotowe. Bardzo spoko wygląda. Czy polecam klawiaturę do Forzy? Nie, co najmniej pada, co najmniej pada. Do driftingu, mówicie spoiler dawać jakiś? Boże, okropne są te spoilery. Ja bym zostawił standardowy. Zrobimy sobie takiego Dark Horse'a driftingowego. Silnik standardowy, nie potrzeba tutaj lepszego. Za chwilę się wrzuci tylko supercharger. Dobra, to mamy zrobione. Nie wiem, czy tutaj wrzucamy tak dużo mocy. Silnik ten standardowy powinien się ładnie rozkręcić. Wystarczy. Może być. 975 koni mechanicznych. 1444 kg wagi. Może być. Kupiłem tego Mustanga na aukcji za 100 tysięcy? Serio? Co ludziom się tak nie podoba, ten Mustang? A na pewno kupiłeś Dark Horse'a, a nie tego poprzedniego? Focus, Fiesta... Jak on się nazywa? O, jest tutaj, okej. Okay. Ford Dark Horse. Nie ma ani jednego, oszukałeś mnie. Ja myślę, że tutaj w ogóle powinna być ta ekonomia zmieniona, nie? Mam nadzieję, że w test drive'ie faktycznie będzie trzeba się pomęczyć. Czekaj, jak się tu trąbiło? O nie, ja tu za mało przycisków, nie mogę sobie przypisać. Uuu, ale fajna BM-ka. Szacunek. Bardzo ładnie, body kit zrobiony. Białasek, super. Tutaj mamy Mustanga z Formuły Drift obok. Jest taki specjalny Mustang, on z zewnątrz wygląda jak Mustang, ale pod spodem to jest bestia. O, tu się coś skleiło, ładnie. Coś mi tu się za mocno prostuje, chłopak. Za mocno. Spróbuję dać... Tak. Golfik się pojawił, wow, jaka felga. Fioletowy, dwutonowy. A Golf nie może, bo ma napęd na przód. To chłopie ręczny ja. A ty masz napęd na cztery koła chyba w tym Golfie. O, ktoś na rowery jedzie, dobra, zjedźmy. Tu by sobie pojechał na te rowery. Tutaj jakieś, jakaś Fiesta chyba. Let's go. Dobra, ja nie prowadzę, jedźcie z przodu. Będę wąchał wasze spaliny, trudno. Jedźcie, jedźcie przodem, jedźcie, jedźcie. Dwóje mogłem zapiąć, spokojnie by pociągnął. O, teraz fajnie.
nie widzę, czy jestem przy krawędzi drogi, czy nie. Za dużo dymu. Sorki. Widzę, jak ten z formuły drift Mustang tam ładnie wchodzi. Bardzo elegancko. Chodzi na innych. O, ale fajnie to wyglądało. Jeszcze brakuje, wiecie czego? Żeby ten dym opływał tak samochody, nie? Żeby było widać z daleka, jak ten dym tak opływa, wiesz. W rzeczywistości to ten dym też reaguje na jakieś inne obiekty, nie? Nie tak jak tutaj, że przenika przez inne pojazdy. O, ale to by było mistrzowskie. Ale chyba za dużo żądam od Fordy, nie? I tak jest bardzo ładnie. Chyba w żadnej grze nie ma takiej fizyki, żeby takie ten dym tak opływał, nie? Zdecydowanie nie. Pokaż swoją kolekcję aut w Fordzie. O, stary. Za dużo, za długo by to trwało. Miałem wszystkie, ale no niestety porozdawałem widzom i już nie mam. Oj, sorki. A dlaczego Ford może robić silniki V8, a Dodge już nie może? Nie wiem. Trzeba by było pewnie o tym poczytać. Chodźcie sobie koło tego... Aha, ten random do nas musi przyjechać. No, no, dobra. W sumie to my jesteśmy tutaj klanem. Nie wiem, czy następny Mustang będzie jeszcze spalinowy, czy już jakaś hybryda. No hybrydy mają trochę jednak więcej sensu, nie? Ale jak ktoś chce doświadczyć jeszcze takiej motoryzacji klasycznej, to jeszcze będzie mógł sobie kupić nowy samochód w postaci takiego Mustanga. Dla mnie spoko. Fajnie się w nim driftuje, ale chyba jak każdym samochodem z silnikiem z przodu i napędem na tył w Fordzie Horizon 5, tak myślę. Jeszcze nie umiem tego odwrotu. Trzeba się będzie kiedyś nauczyć.